Pani Danusiu, Pani jest znaną polską aktorką, która tak naprawdę urodziła się na Kaszubach. Niech mi Pani powie, za co Pani w takim razie kocha te Kaszuby? Kaszuby są niezwykłe, są jedyne w swoim rodzaju. Kaszuby to jest po prostu bajkowa kraina. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że takie postrzegam, ponieważ na Kaszubach zostawiłam moje dzieciństwo. Ale przekonałam się, że tak jest, kiedy wybyłam, kiedy wyjechałam stamtąd. Bo ja pamiętam taki czas, kiedy przyjeżdżali ludzie z zewnątrz, tam przyjeżdżali jacyś letnicy i tak dalej, rozmawiali z rodzicami i często słyszałam te zachwyty, o, jak tu pięknie. I pamiętam swoje myślenie, że no co tu takiego pięknego jest, no trawa, drzewa, wszędzie tak jest. I dopiero jak wyjechałam w świat i zaczęłam od czasu do czasu wracać, no to moja rodzina miała mnie potąd, tych moich powrotów, zwłaszcza jak już się zbliżaliśmy do Kaszub właśnie, a zwłaszcza do mojego rodzinnego Gowidlina. Bo to właściwie było poza mną. Ja nie byłam w stanie zapanować nad tym, żeby się na głos nie zachwycać, jak jest pięknie. Że tu jest rzeczywiście, tam jest rzeczywiście tak pięknie. Tam taki najbardziej banalny fragment krajobrazu, który pamiętam z drogi z Gowidlina do Kartuz, z okna autobusu. Taki banał, co to zawsze go widziałam i wiem, że tam był. I pamiętam, jak jechałam kiedyś już w dorosłym życiu, mówię, Jezu, jakie to jest piękne. To jest po prostu jak tutaj jakiś niezwykły obraz. Czyli mogłaby Pani tak opowiadać o tych Kaszubach po prostu godzinami. Czy poleciłaby Pani Kaszuby różnym turystom, żeby właśnie odwiedzili ten region w te wakacje? Zdecydowanie poleciłabym, ale powiem Panu, że ja mam taki egoistyczny, jakby to powiedzieć, hamulec ręczny, ale właśnie wynikający z egoizmu, że wolałabym, żeby nam tak za bardzo nie zadeptali tych Kaszub. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, ale nie wszyscy huzia na juzia. Spokojnie. Kaszuby są piękne, ale nie zadepczmy ich. A jakie dania właśnie poleciłaby Pani naszym widzom, jakby już się wybrali na te Kaszuby? No na przykład ostatnio wspominałam, więc tak przyszło mi jako pierwsze do głowy. Płylci ze śledzo. W piutk ma jedle płylci ze śledzo. Czyli ziemniaki w mundurkach, piątkowe danie postne, ziemniaki w mundurkach, śledź, tylko że wtedy były to śledzie z beczki, taka cała ryba z kręgosłupem, z ośćmi, którą się kroiło na kawałki, które trzeba było najpierw wymoczyć, bo one były bardzo, bardzo słone. I te śledzie w śmietanie, prawdziwej śmietanie, którą się zdejmowało z mleka od babci. Z cebulką, do tego kubek zsiadłego mleka. Aż ślinka cieknie na samą myśl. Bulewny, plince, ziemniaki, te placki ziemniaczane. Tyle, że u nas jadane z cukrem. U was też? Też. No tak, bo w Polsce nie zawsze, bo w Polsce czasami z mięsem, czy tam na słono jakieś babki ziemniaczane i tak dalej. A u nas na słodko. U nas na Kaszubach tak na słodko. Na słodko z kawą zbożową. Obowiązkowo. Tak jest. Czyli mamy tutaj już piękną krainę, mamy smakowite jedzenie, no i do tego jeszcze można doliczyć tańce i śpiew. I teraz pytanie, czy Pani na przykład miała okazję i pośpiewać po kaszubsku, i potańczyć? Jak to jest? Jeśli chodzi o śpiewanie po kaszubsku, to przychodzi mi natychmiast jedna historia do głowy. Kiedy już zdecydowałam się, kiedy już mnie namówiono i właściwie wepchnięto na tę drogę, żebym zdawała egzamin do studium aktorskiego przy Teatrze Wybrzeże, to okazało się, że tam trzeba przygotować prozę, fragmenty prozy, jakiś wiersz i piosenkę. A w moim Gowidlinie nie było instrumentu, poza panem organistą w kościele. Nie było instrumentu, a trzeba było ze sobą przywieźć nutki. Znaczy nuty do tej piosenki, którą się śpiewało, dla akompaniatora podczas egzaminu.
Ja znalazłam śpiewnik kaszubski, który miał bardzo proste, bardzo prosto zapisaną melodię, którą sobie wygrałam na cymbałkach. I była to właśnie piosenka Łewie ci chłedzu, złyń ci brząkaju, a łew ciarcioce łewiec siakaju. Co łewcom to skłepkom, to jarli ziątkom, co pannom to dzywkom, to nie błeziątkom. Jeszcze pamiętam. Belno, belno. Mamy, ja oczywiście jest, słucham Pani z zachwytem i tutaj Pani śpiewa dla nas po kaszubsku, a warto wspomnieć o tym, że Kaszuby mają swój język. Pani zapewne płynnie mówi po kaszubsku. No właśnie nie bardzo. Powiem Panu, że moja historia z językiem jest bardzo ciekawa, ale przyznam szczerze, że nie wiem jak to się stało. Jestem dumna z tej młodej dziewczyny, tej w siódmej klasie, 14-latki wówczas, ponieważ ja mam starszego brata i ten mój starszy brat od dziecka, od tam jakiegoś przedszkolaka, rozmawiał z wszystkimi kolegami, bo oni z nim rozmawiali po kaszubsku. Z dziadkami oczywiście po kaszubsku, z rodzicami rozmawialiśmy po polsku. A do mnie moje koleżanki mówiły po polsku. Nie wiem, pewnie dlatego, że córka nauczycielki albo co. Ze mną rozmawiały po polsku, rodzice rozmawiali po polsku, dziadkowie mówili po kaszubsku, ale też czasami takim przegiętym polskim, no takim skaszubszczonym polskim. I ja właściwie wszystko rozumiałam, ale nigdy nie wypuściłam z ust tego języka. No, nie umiałam mówić, nie trenowałam po prostu, nie trenowałam mowy. I pamiętam taką sytuację, to w ogóle fantastycznie, mieliśmy taki przedmiot wychowanie obywatelskie w siódmej klasie i pan nauczyciel kazał nam się nauczyć legendy Gowidlina, ponieważ taka istnieje, legendy Gowidlina po kaszubsku. W klasie były dwie osoby, które na co dzień nie mówiły po kaszubsku, moja koleżanka i ja. No i jak się pan domyśla, kto wylądował przed tablicą? Ona i ja. Ku uciesze całej klasy. Bośmy oczywiście po raz pierwszy słyszeli nas mówiące po kaszubsku, a my mówiłyśmy no, takimi kwadratowymi sylabami. To się wyczuwało, że jest to nauczone, naumiane. I ku mojemu zdziwieniu obecnemu jako osoby dorosłej, ja nie wiem jak to się stało, ja po prostu postanowiłam wtedy, zawzięłam się, pomyślałam sobie, kurczę pieczone, nie będzie tak. Nauczę się, będę mówiła po kaszubsku i umówiłam się z moją babcią. Babcia miała duży ubaw na początku, bo ja rzeczywiście, to było tak, że ja wypowiadałam jakieś słowa, one miały na przykład akcent polski. Ja to słyszałam, natychmiast byłam w stanie się poprawić. No ale najpierw wypadło to nieprawidłowe. Więc tak trenowałyśmy z babcią, potem rozmawiałyśmy z koleżankami, ale niewiele już mi tego czasu zostało tam w Gowidlinie w podstawówce, bo to była siódma, ósma klasa i już wyfrunęłam. A w tak zwanym świecie już nie rozmawiali ze mną po kaszubsku, to już tylko kaszubski się pojawiał w momencie, kiedy wracałam na jakieś wakacje albo przyjeżdżałam do domu. Natomiast dostałam wielki prezent od losu, naście lat temu, nie pamiętam kiedy to było, kiedy była pierwsza edycja, kiedy zdecydowano, że w Wejherowie będą robili czytania Biblii, świeżo tłumaczonych partii pisma na kaszubski. Ktoś na to wpadł, Przemysław Basiński, reżyser, wpadł na to, ponieważ taki cykl jest w Poznaniu, on taki cykl prowadził w Poznaniu i on zrobił taką jedną, właśnie jedno z tych spotkań było właśnie takim kaszubskim tekstem, znaczy tekstem pisma przetłumaczonym na język kaszubski. I on mówi, że wtedy też szukali, gdzie tam w Poznaniu, czy ktoś mówi po kaszubsku. I tam ludzie z teatru, a tak, bo tu jest jakaś kaszubka, może ona mówi. No więc wzięli mnie, ale to było piekielnie trudne, bo ja nigdy nie czytałam. Nas wtedy nie uczono czytać przecież. Pan się już uczył kaszubskiego, tak? Też nie.
I to było, ale do tego stopnia, że moja mama, która od dziecka mówiła po kaszubsku, mój brat, który miał kaszubski w małym palcu, na szczęście wtedy przyjechali akurat do mnie i ja z tym tekstem do nich przychodzę i mówię, słuchajcie, co to znaczy? Myśmy po prostu odszyfrowywali te słowa. Potem wpadłam na pomysł, że będę pracowała z tłumaczeniem polskim, żeby się zorientować, co to są za słowa. Dopiero jak, ponieważ nie znaliśmy zapisów, na przykład był taki zapis hewo z akcentem, hewo? W życiu takiego słowa nie słyszeliśmy. I nagle mój brat mówi, a słuchajcie, to będzie to, co babcia zawsze mówiła, ełe, coś tam, ełe, czyli oto. Tylko w takim zapisie, bo w niektórych partiach Kaszub mówią ełe, w niektórych mówią hewe i tak dalej, i tak dalej. No więc to była niezwykła przygoda i to trwało kilkanaście lat. I ja się w tym czasie, proszę sobie wyobrazić, nie dość, że miałam kontakt z kaszubskim, że moje słownictwo też się wzbogaciło, ale ja się po prostu nauczyłam czytać. Tak jak na początku to była męka potworna, dukałam jak przedszkolak, jak dziecko z podstawówki, z elementarza. To potem przychodziły już te teksty tłumaczone, brałam i właściwie czasami było tak, że nie rozumiałam słowa, bo to było jakieś słowo nieużywane w moim dzieciństwie. No to też, te słowa też powstawały na użytek tego tłumaczenia pisma. Ale byłam w stanie awista czytać. Mało tego, od czasu do czasu jestem w stanie pokusić się o zapisanie czegoś, bo wiem mniej więcej już, jakimi znakami się to zapisuje. Oczywiście mogę robić błędy, no, nie uczyłam się tego, ale już jestem w stanie jakieś małe teksty zapisać. Życie jest pełne niespodzianek, także zaskakuje nas na każdym kroku i czego się nie nauczymy jako młodzi, to potem może wrócić przecież w późniejszym okresie naszego życia. Wspomniała Pani tutaj właśnie o tym, że miała okazję, zaszczyt przeczytać fragmenty Biblii po kaszubsku. Wiadomo, że Kaszubi to jest lud taki bardzo uduchowiony, katolicki. To niech mi Pani właśnie zdradzi, jaki Pani ma stosunek do wiary? Ja jestem osobą wierzącą, praktykującą, katoliczką. To Pani to z domu? Z domu, tak, tak. Ale nie jest to ten typ, jakby to powiedzieć, jakby to nazwać, żeby... Dewotki? Żeby nikogo nie obrazić, tak. Znaczy ja nie czytam w mojej religii, znaczy nie, jakby nie zawieszam się w mojej religii na bajce, tylko... Szukam tego, co jest przekazem dla mojego wewnętrznego człowieka. A tam są piękne drogowskazy.